Większość ludzi myśli, że potrzebuje kupę kasy, żeby zacząć biznes online. Że potrzebują mieć niesamowicie dużo pieniędzy już na samym starcie, żeby zrobić wielką inwestycję i czerpać z tego profity. Może jesteś jedną z tych osób. A może myślisz, że jeszcze nie jesteś gotowy czy gotowa. Może jest tak, że wyobrażasz to sobie, że potrzebujesz do tego jakichś specjalistycznych umiejętności. Że trzeba się w tym wszystkim obeznać. Może czekasz na idealny moment. Kiedy on nadejdzie? Dzisiaj chcę Ci powiedzieć tylko tyle, że wcale nie musisz utożsamiać się z tymi myślami i że to może wyglądać wszystko kompletnie inaczej. Bo tak na dobrą sprawę to jest dużo łatwiejsze i prostsze, naprawdę prostsze niż może Ci się to wydawać. Bo biznes można zacząć od śmiesznych kwot, od jakichś 50 czy 100 euro i znam ludzi, którzy już po kilku miesiącach działania, gdzie zaczynali właśnie z takimi kwotami, zarabiałem po kilkadziesiąt koła miesięcznie. Mówię Ci poważnie. Jeżeli myślisz, że nie jesteś gotowy czy gotowa, no to masz rację. I w jednym i w drugim wypadku. Bo ta gotowość zależy od Ciebie. To Ty wybierasz, kiedy jesteś gotowy. Pamiętaj, że idealny moment też nie przyjdzie. To jest... Wczoraj nie było idealnego momentu, jutro też go nie będzie, za tydzień nawet o tym nie masz, za miesiąc absolutnie nie. Idealny moment jest teraz, w tej właśnie chwili. Nigdy nie będzie lepiej niż teraz. Teraz musisz podjąć tą decyzję. Jak nie podejmiesz decyzji, no to nic się nie stanie. Obejrzysz kolejny filmik, posłuchasz sobie jak Jasią gada, tutaj Ci pierdzieli do ucha. Jest rano, jest poniedziałek, Ty nie wiem, wybierasz się do pracy. Może Cię to wkurwia po prostu. Więc jak nic z tym nie zrobisz, no to nic się nie stanie. Jeżeli myślisz, że potrzebujesz mieć jakieś specjalistyczne umiejętności, to też jesteś w błędzie. No sorka, absolutnie nie. Przecież ja też zaczynałem i gówno umiałem tak na dobrą sprawę. Chodzi o to, żeby zacząć działać, bo z tego działania rzeczywiście bierze się wiedza i umiejętności. Będziesz działać, to się nauczysz. Jak będziesz chciał czy chciała być lepszy czy lepsza, to oczywiście, że będziesz musiał się uczyć więcej. Stąd się to wszystko bierze. Więc, no słuchajcie, co ja mogę wyszczególnić, jeżeli chodzi o osiągnięcie sukcesu na jakiejkolwiek płaszczyźnie, a szczególnie w biznesie, czy to online, czy zwykłym, to otwartość. Trzeba być otwartym, spoglądać na trendy, które nas otaczają, na wszystko to, co się dzieje, i po prostu otwartością wchodzić w to, z ciekawością w to wszystko. Druga sprawa to jest odwaga. Bo jeżeli jest coś nowego, a Ty nie masz odwagi, żeby postawić pierwszy krok, no to nic się nie zadzieje. Tak jak Ci powiedziałem, obejrzysz to i nic z tym nie zrobisz, no to sorry. No ale to będzie kolejne tam kilka minut zmarnowane w Twoim życiu na dobrą sprawę, bo nic z tym się nie stanie. Mamy otwartość, mamy odwagę i co dalej? Działanie, systematyczne działanie, konsekwencja. Każdego dnia coś, każdego dnia więcej niż zero. To jest proste. To jest proste jak budowa cepa. Więc ja to Ci życzę miłego dnia, czy tam popołudnia, nie wiem o której to godzinie oglądasz. Ale jak już to oglądasz, to nie bądź łajzą i zostaw reakcję, a w komentarzu to się chociaż przywitaj. Powiedz cześć Daro, pozdro, pozdrawiam Cię, wstaw jakąś emotkę, pokaż, że jesteś i że to widziałeś czy widziałaś. A na tą chwilę szaka, trzymaj się, pozdrawiam ja Ciebie. Pozytywnie i nigdy nie zapominaj, że masz nie czekać, tylko działać.